22 marca, na dzień przed rozpoczęciem robót na ulicy Krakowskiej, w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa podpisano protokół przekazania placu budowy. Możemy powiedzieć, że od teraz ulica jest w rękach wykonawcy. Dzięki podpisanemu dokumentowi konsorcjum kierowane przez spółkę Trakcja PRKII może przystąpić do organizowania placu budowy oraz realizacji wszystkich działań kontraktowych. Pierwsze prace na ulicy Krakowskiej będą polegały na rozbiórkach. Przepięta zostanie sieć trakcyjna, a w dalszej kolejności zniknie zużyta nawierzchnia na jezdni i moście Piłsudskiego. Od północy do jutra do godziny 7 rano teren budowy zostanie wygrodzony niespełna 3 km siatki. Zamontowane zostanie też nowe oznakowanie, a na terenie Kazimierza od rana zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Dzisiejsze przekazanie placu budowy oznacza również, że od teraz to na wykonawcy. Spółce Trakcja spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzonych prac na ulicy Krakowskiej. To jeden z podstawowych obowiązków, jaki spoczywa na wykonawcy prac, a nocne wygrodzenie budowy to jeden z elementów zapewniających sprawne i bezpieczne przeprowadzenie robót. Ulica Krakowska od dziś przez najbliższych 10 miesięcy będzie w rękach wykonawcy, konsorcjum firm Trakcja, PRKII i hiszpańskiego partnera firmy Comsa.